zwycięstwa. Fenomenalny sprint. Powiedz, tak zaplanowałeś dzisiejszy etap? Dzisiaj planowałem jednak finisz z większej grupy, tak na mniej więcej 300-200 metrów do mety, ale kolega, z którym jechałem w zespole, ładną pracę wykonał na ostatnich 2 kilometrach. No i na ostatni zakręt, czyli 500 metrów do mety, wjechaliśmy z dość dużą przewagą, no i trzeba było finiszować. Powiedz, specjalnie przygotowywałeś się do tego wyścigu. Do tej pory jakoś byłeś mniej aktywny, ale dzisiaj fenomenalny sprint. No tak, bo wcześniejsze etapy jednak trochę mi się nie udawały. Pierwszy półetap miałem pecha, rozwalone przednie koło, jednak szły te ucieczki, a ja liczyłem też na sprint z grupy, ale dzisiaj akurat się udało. Powiedz, jak tak z perspektywy tych 5 dni wspominasz tutaj tą jazdę w Grudziądzu i okolicy? No te pierwsze dni, tak jak mówiłem, no tak średnio było dane, ale myślę, że jednak już ten ostatni dzień to jestem z siebie zadowolony. Gratuluję jeszcze raz, dzięki wielkie. Pozdrawiam w kolejnych wyścigach.